widzimy, jest pora nocna. Piesek śpi. Fajnie położył sobie główkę na podstawce od lampki, bo tu jest tego, jego teraz miejsce. Tu stał duży komputer, serwer, usunąłem go, bo mój piesinek pogryzł mi wszystkie kabelki USB. Dobrze, że prąd go jeszcze nie zabił, no całe szczęście. To byłoby wtedy pięknie sobie śpi, nawet nie mogę ruszyć tam nic, bo chciałem poprawić mu wycieraczkę. Dlaczego on trzyma główkę na... Nie, może tu ciepło jest jakieś? Nie, nie jest ciepło. No, dotknąłem jego noska. Tak jeden śpi, a tu koło mnie śpi, drugi sobie leży. O, tu chodził śpi. I mają takie miejsca swoje do spania, gdzie ja jestem, tam oni się kładą zaraz koło mnie. Jak ja idę tam do sypialni swojej, to one idą za mną i się kładą przed moją dużym moim łożem. Ale są takie czujne te piesinki moje, że kiedy tylko usłyszą jakiś mój ruch, od razu, prawda, podrywają się i idą za mną. No to jest taka pieski instynkt. No ja też oczywiście mam pieski instynkt, jak mi się zachce spać, to idę spać się kładę, prawda, no i one też. Nie wiem, czy ja od nich podłapałem, to czy one ode mnie, no teraz muszę nad tym porozważać, porozmyślać. No pięknie sobie śpi piesinek, no pięknie, tak. Tutaj byli dzisiaj moi znajomi i powiedzieli, że nie mogę go wypuszczać na dwór, bo on jest stworzony, to jest pies domowy. No jak ten mój, jego opiekun, czyli Huciu, nauczył go takich złych manier. A gdzie takie pieski, tutaj jest sąsiadka, a jak ratlerki, jak zaczęły na niego szczekać, on stanął w miejscu i zaczął się cały trząść. Przecież on by ich jedną łapką zabił. On się trzęsie ze strachu przed nimi. No to fajnie wyglądało, no szkoda, że w tym czasie nie miałem ze sobą kamerki, żeby to nagrać. On się trzęsie, musiałem go wziąć na ręce i dopiero tutaj przynieść do środka, bo nie wiedział, co ma zrobić. Bo go obszczekały takie mniejsze od niego pieski jeszcze. Ale nie chciałem mu zrobić krzywdy, tylko po prostu chciał się z nim zabawić. No, on jest młody, to jest, tamte to już są stare wyżeracze, prawda? On jest bardzo młodziutki, co on dopiero ma? Ile? 7 miesięcy. No już 7 miesięcy. 7 miesięcy masz już, Frycku. O Huciu, 4 czy 5 lat już sam. Nie wiem nawet, ile mają moje pieski. No, także nie kontroluję tego. To nie jest istotne. Istotne, że są szczęśliwe tutaj ze mną. Nie brakuje im jedzenia, wszystkiego, prawda? I to jest najważniejsze. Tak, co ja miałem tam robić? Co mi się tam coś wyłączyło? Bo to oglądam akurat program Tomasz Lis na żywo. No ale... Dobrze, człowiek zalał od polityki i tam... No ale śmieję się z głupot, do tej nienawiści. No tygrysek tutaj też leży. Jest strasznie zajeżdżony. Prawda? O. Jest tak zajeżdżony tygrysek przez tego małego. Ten tygrysek jest większy od niego troszkę, no ale... Ale tak to jest w życiu, że mniejszy zajeździł większego. A najlepiej to one się czują razem. Tak. Bo on jakoś się poddał się presji Hucia. I co Huciu robi, ten pies naśladuje go. A taki był te pierwsze dni spokojny, taki grzeczny. A teraz tą bohaterem jest, kiedy Huciu szczeka, on też szczeka. Huciu próbuje, to że ja Hucia trzymam na uwięzi, bo wtedy to by razem poszli w cuk. No ten mały to by już całkiem, no chyba żeby Huciu go trzymał. Tutaj któregoś dnia spróbowałem ich razem skuplować, czyli połączyłem ich razem. Gdzie nie dało rady, cholera, ich poprowadzić, ponieważ Huciu ciągnął tego małego. A ten mały nie wiedział, co się dzieje, no jeszcze nie rozumiem, będę musiał go nauczyć chodzić na smyczy.
no teraz mamy 4 dni wolnego, to będę tutaj coś próbował, no ponieważ muszę się przygotować do zimy. A ta zima nastąpi już niedługo, w każdej chwili, no, no w dni, dni mamy bardzo gorące, jak na Alaskę, no prawda, to jest już 15 ten wrzesień, 30 stopni Celsjusza, a nocki znowu zimne, w nocy 6 stopni tylko, no, także są bardzo duże skoki temperatur. I muszę to wszystko teraz tutaj zorganizować. Kupiłem nową zamrażarkę, prawda? Tą starą to komuś oddam. No ale pieseczki niech sobie leżą. Tak, śpijcie sobie moje pieseczki drogie. No niech sobie śpią. Tak, tak, moje piesineczki. O, jak sobie śpi. No co jest, chuciu? Co tak tutaj przeciągasz się? No jejku, jak sobie, jakie szczęśliwe są, tak? Gdzie będę miały lepiej, jak nie tutaj ze mną? No, nikt nie bije ich, tak? Nikt nie krzyczy. No. O jejku, tak, przeciągnij się, ty mój niedźwiadku. Tu jego najlepsza zabaweczka. Bo może to na tym się pobawić, poćwiczyć. No tam już ładnie wyćwiczył, widzę już pod okiem. No dobra, a my się bierzemy dalej za oglądanie. Co to tutaj jest? Pewnie łatwiejsze by to było dla większości osób. Pani Szmajdzińska. I ze względu na emocje, no dobra, na razie i oglądamy. Ale również z tego powodu, że mogłyby całe rodziny wyjechać. Ja 1:30 w nocy. Chciała bardzo pojechać z dziećmi.